Cześć Miśki, słuchajcie, jesteśmy dzisiaj w Warszawie, jest 2 października, wczoraj byliśmy na nagraniach, tak, wczoraj do 22 byliśmy na nagraniach w Poznaniu, zapakowaliśmy się do samochodu i już dzisiaj jesteśmy na świetnym evencie Wyzwól swoją kobiecość Kamili Surmy. Będę prowadziła praktykę wyzwalania kobiecości poprzez taniec High Heels, więc dzisiaj coś w troszeczkę innym wydaniu, ale nie do końca, bo tak naprawdę zajmuję się tym cały czas, ale będę mogła Was zabrać ze sobą. Zobaczycie, jak jest magicznie, jak jest przytulnie w tej przestrzeni. Niestety nie mogę Wam całej energii przekazać tutaj przez monitor, natomiast mogę Was chociaż zabrać troszeczkę do środka. Także zapraszam Was serdecznie, chodźcie ze mną. Praktyki rozpoczęłyśmy ze wszystkimi prelegentkami od wspólnego panelu na temat energii w różnych obszarach naszego życia oraz tego, aby uświadamiać sobie swoje blokady i móc nad nimi pracować. Było to wspaniałe wprowadzenie, które nie tylko uświadamiało całą grupę, ale pozwoliło nam na połączenie naszych wspólnych sił. Można było odczuć naprawdę kobiecą moc. Okej, powoli będziemy zaczynać. Ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że każdy trening nie jest przypadkiem, że spotykamy się akurat w takim gronie osób. Jeśli moim dzisiejszym celem jest rozwinąć się duchowo, to też być może możemy mieć jakieś przekonania o sobie. Czy ktoś po raz pierwszy dzisiaj będzie się poruszał bardziej niż taki taniec intuicyjny? To pierwszy raz dzisiaj. Okej. Dzisiaj, tak, będziemy wchodzić w tę energię, która towarzyszy tańcu high heels. Taniec high heels nie znaczy, że muszę mieć buty na nogach. Dzisiaj my będziemy trenować na boso tak, żeby poczuć ziemię. Przybliżę Wam, jak wygląda pozycja heelsowa. My dzisiaj zaczniemy sobie właśnie też od tej pozycji, którą zobaczycie, wtedy będziemy w stanie zobaczyć, ile rzeczy gdzieś tam maskujemy i chowamy. Od tej pusi tak naprawdę będzie cała postawa szła. Zwróćcie też uwagę, jak będę pokazywać różne elementy, czy reagujecie, jaka jest reaktywność. I jak będą jakiekolwiek pytania, to pytajcie od razu, dobrze? Ja jestem tu dla Was, nie Wy dla mnie, więc jak będziecie miały jakiekolwiek pytanie, to od razu dajcie mi znać. Bo będziemy pracować na naszym ciele, a nasze ciało to świątynia, więc nie chcemy mu nic zrobić. Z przodu też mnie nikt nie widział. Uczymy się dzisiaj przez cały ten warsztat, żeby brać tą energię naszą i w momentach, kiedy jesteśmy wszystkie razem, współpracować i ją wznosić. To jest dla nas nowa przestrzeń, nowa przestrzeń. Tancerze będą mieli z tym luz, bo wiedzą, staję z tyłu, nic nie będę widzieć. Powiedziałam, że będziemy zmieniać też linię, dobra? Nie bierzcie zero-jedynkowo tych zajęć, że robimy fitness. I nic się nie stanie, jak zrobię źle, to być może też zaczniemy oddychać. I tego nam wszystkim życzę, bo będziemy tych ćwiczeń trochę dzisiaj robić, więc fajnie by było, żeby wszyscy dotrwali do końca dzisiejszego dnia. Uwielbiam pracować z osobami otwartymi na nowe możliwości. Totalnie mi nie przeszkadza, jeśli ktoś jest początkujący, dopóki ma odwagę popełniać błędy i uczyć się na nich. Z tym mamy często największy problem, a pojawia się on najczęściej niestety u osób zaawansowanych, co niestety blokuje dalszy rozwój. Osoby początkujące z kolei borykają się z totalnie innymi blokadami, natomiast o tym być może będę mogła Wam opowiedzieć w innych odcinkach. Tutaj natomiast trafiłam na grupę, która w większości była po raz pierwszy w ogóle na zajęciach tanecznych, ale ich otwartość, samoświadomość i zaangażowanie pozwoliły na cudowną wymianę pomiędzy nauczycielem a uczniem. Ok, trzeba zrysować majkę, dziewczyny, naprawdę. Wszystko umiecie zrobić. Okej, idziemy. Czy są rzeczy, którymi chciałybyście się podzielić, które może są przyjemne albo niezbyt przyjemne? Wszystko jest się tak piękne, bo to jest no, niesamowite dla mnie. I tak jak na to patrzyłam, to mówię wow, bo już zabrakło mi słów. Tak patrzyłam z łzami w oczach i sobie stoi ale patrzę.
A to ja powiem swoje przemyślenia. Na początku widziałam przestraszone dziewczynki. To już widziałam te kobiety, które tam są, naprawdę. To jest moje, mój wniosek, moje spostrzeżenie w momencie, kiedy odpuściłyście sobie jakieś takie wymagania wobec siebie, to wtedy zaczynało być sexy. Okay. I to jest ta sensualność, to jest czego szukamy bardzo często, to jest odpuszczenie chcenia komuś zaimponować. A jak chcemy zrobić wszystko tak, jak należy, to nie możemy się wyluzować. Tak jak powiedziałyście na początku, jak się wyluzować? Ja się chciałam podzielić, że odkryłam dzisiaj swoją pasję. Tak, która już do mnie przychodziła jakiś czas. To nie od dziś, już jaskółki jakby ćwierkały, że to jest to. No i dzisiaj to odkryłam, dzisiaj to poczułam, że to jest to. No bardzo dziękuję za to, że się otworzyłyście dzisiaj na te ćwiczenia i że podeszłyście też do tego nie zero-jedynkowo, bo można taniec brać bardzo sportowo i można w nim rywalizować, ale można też, jak się go trochę weźmie od strony i energii kobiecej, można się wspierać, można się inspirować, można góry przenosić i strasznie się cieszę, że dzisiaj do Was trafiłam, bo wczoraj byłam 12 godzin na nagraniach właśnie też ze wspaniałymi kobietami, które po części każda z nich w jakiś sposób gdzieś na mojej drodze miały swoją cegiełkę i cieszę się, że dzisiaj jestem z kolejnymi kobietami mocy i to nie, moim zdaniem nie jest to, nie są tylko to nauczycielki, które dzisiaj prowadzą te zajęcia, ale każda z Was. Ja się ogrom rzeczy dzisiaj nauczyłam o Was obserwując, z czym Wy się mierzyłyście, bo ja tak samo to nie, pamiętajcie też zawsze, że każdy z nas przechodzi w pewnym sensie tę samą drogę, ale totalnie inną. Ale mimo wszystko to samo. Zwalniamy oddech, powoli wstajemy, cały czas przytulając swoje części ciała. I wdech. Dziękujemy jej. I wydech. Dziękujemy brzusiowi, tupencjuszowi. I ja Wam również bardzo dziękuję, że mogłyśmy się podzielić dzisiaj tą energią i sobą. Bardzo Wam, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze gdzieś na salach, w tym wydaniu, w innym wydaniu, w równowadze. Okay? Dziękuję Wam bardzo. Zajebista jesteś. Wszystkie jesteście zajebiste. Ja jestem tylko dzisiaj tutaj Waszym lustrem. Moja pięta to Twoja pięta. Ja bardzo przede wszystkim chciałam Kamili podziękować, bo to, że jestem dzisiaj w takiej przestrzeni i mogę w końcu to też od drugiej strony przekazać, to też jest bardzo cenne dla mnie. No i też dzisiaj to, że mogłam wziąć moją uczennicę. Jedna, druga stoi tutaj między Wami również, więc też mogły zobaczyć, skąd te hilsy moje wychodzą, dlaczego cały czas mimo wszystkiego dookoła, co się dzieje, stąpam w tych szpilkach i się nie poddaję, a różne były próby tego zbojkotowania, więc no nie da rady, to tak jakby wychodzi ze mnie, to jest moje. Okej, okay, więc bardzo dziękuję za to, że mogłam się w Twojej przestrzeni podzielić z tak wspaniałymi duszami, kobietami, lustrami. Dziękuję Wam bardzo. I tym oto sposobem kończymy dzisiejszego vloga. Ja jestem zaszczycona, wzruszona tym, co zobaczyłam i co przeżyłam na dzisiejszym warsztacie. Było to coś całkiem innego niż do tej pory, a może nie całkiem innego, ale takiego, w którym mogłam faktycznie rozwinąć skrzydła pod względem merytorycznym. Także bardzo dziękuję Kamili za to, że mogłam dzisiaj się tutaj pojawić. Wszystkim wspaniałym duszom, które tutaj dzisiaj dzieliły z nami tę przestrzeń. No i zapraszam Was na kolejne wydarzenia, zarówno Kamili, jak i nasze Funky Flavor czy High Heels Intensive. A na dzisiaj dziękuję Wam za tego vloga. Buziaki! A
A już na przełomie czerwca i lipca możesz wpaść na największe taneczno-rozwojowe wydarzenie w Polsce – Evolve by High Heels and Performance Intensive. Będzie tam m.in. Kamila Surma ze swoim autorskim programem Mindfulness. Będę też ja, ale przede wszystkim ogrom najlepszych nauczycieli z całego świata. Więc jeśli chcesz wnieść siebie, a tym samym swój taniec i lifestyle na kolejny poziom, to koniecznie wpadaj na Evolve. Więcej informacji i zapisy na www.highheelsintensive.com. Do zobaczenia!